miałam od długiego czasu tak ochotę na sushi i zapomniałam, jak łatwo jest zrobić sushi w domu. Zrobiłam z tuńczykiem i do tego dodałam sriracha, pietruszkę, trochę majonezu, ogórek, czerwona kapusta, ryż i nori. Dzisiaj jest sobota, jest upał, wiadomo, lato. Trochę udało nam się na zewnątrz poopalać w słońcu, ale planuję za niedługo pojechać na plażę, bo rzadko siedzę na słońcu, rzadko się opalam, a chciałabym. Chodzi u nas klimatyzacja. Teraz trochę popracuję, mam do nagrania jedną współpracę i edytowanie filmu, muszę się wykąpać i tyle. Jest weekend, więc trochę luźniej. Jutro idę na randkę o 10 rano. Hej, właśnie się zbieram, bo postanowiłyśmy razem z Eliką iść sobie na summer date, na randkę w dwójkę. Ostatnio zaszły małe zmiany i jesteśmy w dwójkę singielkami. Ostatnio przyjeżdżałam obok Earth Cafe, to jest mega popularne miejsce, kiedyś było jeszcze bardziej znane niż teraz, tak mi się wydaje. I jest otwarte aż do 10 w nocy, więc uznałyśmy, że przyjdziemy się tam. I dzisiaj mam przyjemność znowu współpracować z marką Kazar Studio i właśnie się zbieram do wyjścia, zaraz się przebiorę i chcę pokazać ich produkty. Jeżeli ktoś obserwuje mnie od dłuższego czasu, to wie, że to nie jest pierwsza moja współpraca z tą marką. Jest to marka premium, produkty są bardzo jakościowe, na czym mi najbardziej zależy, jeżeli kupuję nowe rzeczy. I tak jak ostatnio, przedstawiałam tą torebkę, w której cały czas chodzę. Jest strasznie pojemna i bardzo mi się podoba cały design. Tu, tak jak ostatnio, pokazywałam też loafersy. Cały czas w nich chodzę, są strasznie wygodne i uwielbiam je razem z białymi skarpetkami. Klasyczne. A na dzisiaj myślałam o tej torebce. Jest to mała, czarna torebka skórzana. Już ostatnio z nią wychodziłam i powiem, że jest świetna. Ma idealny rozmiar. Wszystko mieści. Mam tutaj mój aparat, portfel. Oraz wybrałam też jedne buty na obcasie, beżowe. Mają bardzo modny, kwadratowy kształt. Myślę, że na dzisiaj będą idealne, ponieważ umówiłyśmy się, że ubieramy się bardziej, no jak na wyjście. Wszystkie produkty były zamówione ze strony kazar.com. Zostały wszystkie linki i informacje na dole. I dziękuję bardzo marce Kazar za możliwość współpracy. Ja się ubieram, zbieram i musimy wychodzić, bo zaraz będzie zachód słońca. Dzisiaj jest poniedziałek i jedziemy odebrać nowe meble. Which shoes? These shoes? No socks. Oh. I have like small socks.
Przychodzę z holem książkowym. Oprócz mebli dostałyśmy jeszcze masę książek. Koleżanka wyprowadza się do Paryża i większość swoich rzeczy daje do magazynu po prostu na przechowanie, bo wydaje jej się, że tutaj wróci. Ale jak zaczęłyśmy przeglądać książki, to powiedziała, że ona jakby nie ma różnicy, czy one będą z nami, czy w magazynie, więc możemy sobie powybierać. Tyle dobrych książek znalazłam, chcę opowiedzieć. Opowiem też, co teraz czytam. Jestem teraz w fazie, gdzie czytam bardzo dużo. Czytam i rano, i wychodzę do parku, i jak robię sobie przerwę pomiędzy pracą, to czytam. I wydaje mi się, że sięgam tak często po książkę, bo po prostu to, co czytam, jest fajne i ciekawi mnie, i wtedy chce ci się czytać, jak czytasz coś fajnego, wiadomo. Więc przechodzimy, opowiem, co czytam i co dostałyśmy. Ja w ogóle z Eriką i z jeszcze jedną koleżanką zaczęłyśmy swój book club i wybrałyśmy książkę do czytania. To jest My Year of Rest and Relaxation od Otessy Moshfegh. Wydaje mi się, że dużo osób może kojarzyć, bo jest to bardzo znana książka. I dostałyśmy jeszcze dwie od tej samej autorki. Pierwsza to jest Death in Her Hands, a druga Aileen. Następnie tą książkę też widziałam mnóstwo razy. The Year of Magical Thinking. Jan Didion was born in California and lives in New York City. Następnie The Cost of Living, Deborah Levy. What does it cost a woman to unsettle all boundaries? Następnie Następnie Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. Wydaje mi się, że jeszcze nie przeczytam ani jednej książki od Ernesta Hemingwaya. A książki, które ja zaczęłam, czytam dwie, bo zaczęłam od tej, a później uznałam, że potrzebuję coś, co mnie bardziej wciąga. Pierwsza to jest Why Zebras Don't Get Ulcers, An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases and Coping. Robert M. Sapolsky. Czyli książka odnośnie stresu. Jest bardzo, wiadomo, edukacyjna, naukowo napisana. Jestem teraz w momencie, gdzie staram się zrozumieć stres i radzić sobie z nim i wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze i pomyślałam, że fajnie będzie też przeczytać książkę o tym, żeby dogłębnie wiedzieć, jak działa stres. A druga to jest Everything Now, Lessons from the City State of Los Angeles. Więc będąc w Los Angeles, to jest jedna z lepszych książek do przeczytania. Jest to książka, która próbuje zrozumieć i opisać Los Angeles. I na przykład są rozdziały Anything can happen at any second. To be a somebody without a something is to be a nobody. Risk a lot, win a little. There's nothing to see here and that's the point. Dajcie mi znać koniecznie, co wy czytacie. Może macie jakieś polecajki. Będę czytała. Zrobiłam na obiad makaron. Jest to tempeh, bakłażan, pomidorki, czosnek, pesto, nutritional yeast, płatki drożdżowe, dużo. Mam także różne fazy na owoce i warzywa. I teraz właśnie z owoców to jest arbuz i ananas. Ananas się zaczął, jak byłam w San Francisco i po prostu cały czas myślałam o ananasie i teraz cały czas kupuję. Jeden po drugim. I właśnie arbuz, brzoskwinie i śliwki. Śliwki z Farmer's Market. Śliwki tutaj smakują jak nie śliwki. Smakują jak połączenie gruszki, brzoskwini i śliwki. Muszę upiec coś ze śliwkami, jakąś taką tartę albo babeczki. A z warzyw, odkąd się tu przeprowadziłam, to mam fazę na pomidory. Nie wiem dlaczego, pomidory tutaj smakują jak... mają smak. Teraz jeszcze mam fazę na bakłażan, bo dawno nie jadłam, wydaje mi się, że dlatego. I kiszona kapusta, ale to od zawsze. Ja mam kiszoną kapustę do śniadania, jak jestem głodna, mam ochotę na coś, nie wiem co zjeść, jem kiszoną kapustę. Ale co ważniejsze, to przychodzę, żeby podzielić się podcastem, który odkryłam wczoraj. I nie wiem dlaczego nie słyszałam o tym podcaście. Jest on po polsku. Akurat przesłuchałam odcinek Jak medytacja zmienia twój mózg, pozytywny wpływ spacerów, pamięć z dr Joanną Podgórską. I tak dużo sobie podzapisywałam. Tak wygląda dla zainteresowanych Przemek Górczyk podcast. Świetna robota. Jeżeli macie jakieś polecajki podcastowe, to możecie mi dać znać, czy po polsku, czy po angielsku. Bo nie wiem, ostatnio jakoś tak bardziej szukam sobie osób i wywiadów z nimi, typu
nie wiem, Mr. Beast i słucham jakiegoś wywiadu. Ten podcast to odkrycie, jest mega dużo odcinków. Jest na przykład jak być lepszym rozmówcą, czy sztuczna inteligencja może być świadoma i z samymi znawcami, specjalistami w dziedzinach, więc mega jestem podekscytowana. Dzisiaj szłam z kawiarni 40 minut spacerem. I oczywiście mój podcast Sara Cwalina. Dostaję od was tyle pozytywnych wiadomości. Bardzo mnie to cieszy, że komuś mogę umilić czas albo pomóc, podzielić się jakąś moją perspektywą, tak jak ja patrzę na jakieś rzeczy.